19:05 na naszych zegarach. Trochę jesteśmy spóźnieni, więc nie będę się za bardzo rozwodził. Przy naszym telefonie, przy moim telefonie Tomasz Titus Kukacki, witam cię. Cześć Tobiasz, dobrze cię widzieć. Hello. Witam cię bardzo serdecznie, bardzo się cieszę, że możemy dzisiaj porozmawiać. Dziękuję, że przyjąłeś zaproszenie. Cała przyjemność po mojej stronie, mój drogi. Okej. Tomek, na początku chciałbym ci zadać takie pytanie, czy muzyka rock'n'rollowa, muzyka metalowa, muzyka rockowa, odkąd pamiętasz, zawsze towarzyszyła ci w twoim życiu? Tak, myślę, że tak. Taką pierwszą rzeczą, którą dostałem, powiedzmy rockową, nie hard rockową, nie metalową, ale rock'n'rollową, była kaseta Beatlesów. Do dzisiaj ją pamiętam, była niebieska. Miałem chyba 12 albo 13 lat i tak, i od tego jakby zacząłem. Potem już zacząłem wchodzić bardziej w ciężkiego rocka. Mniej więcej w 80 chyba pierwszym albo drugim dostałem od znajomego kasetę, płytę Saxon, Wheels of Steel. Jakby to już zaważyło dalej na tym kierunku, w którym słuchałem i potem w którym się odnajdywałem jako basista i wokalista. Okej. Czyli wtedy jakby narodził się pomysł założenia zespołu, bo rozumiem, że to ty jesteś pomysłodawcą zespołu? Powiem ci, że najpierw się bawiłem w zespół z kolegami, zrobiliśmy sobie gitary z drewna niegrające i udawaliśmy zespół. Okej. I potem dopiero, to mógł być rok 80, żeby ci nie powiedzieć, ja musiałem mieć lat koło 16, 17, 83, 84, jak zaczęły, czy 80 chyba 5, jak zacząłem pierwsze poważne próby. Czyli musiałem mieć 8, 5, 18, 17 jakoś. I udało nam się złożyć skład, słuchaj, w tym 85 już wtedy poznałem Licę, który do tego składu dołączył i udało nam się zagrać dwa razy na żywo w tym składzie jako Los Desperados. Aha. I jakby to były moje pierwsze dwa wyjścia na scenę, był to jesień 85 i zdaje się wczesna wiosna, zima 86. Aha. I tam się wtedy zaczęło. A skąd nazwa AC Drinkers? A, no to spowoduje jakby pewnego zachowania się. Dawniej po prostu na tanie wino, którego byliśmy smakoszami i koneserami, mówiło się kwas. Okay. Dlaczego? Bo normalnie wino, żeby dojrzało, to musi leżakować, prawda, i nabrać mocy i smaku. Te wina, które myśmy pili, dojrzewały w 2 dni przy pomocy tego, że dodawano, producent dodawał H2SO4, czyli kwas jakiś siarkowy. Dlatego to wino było od razu gotowe do spożycia w pewnym sensie. Dlatego mówiło się, no nie kwas. Wobec czego, skoro uwielbialiśmy te wina, tanie, nazwaliśmy się kwasożłopami, czyli Acid Drinkers. Aha. A powiedz mi, czy śmiało możemy powiedzieć, że muzyka metalowa, muzyka rockowa, jaką gracie z AC Drinkers, to jest muzyka, która daje poczucie wolności, to jest muzyka, która pozwala wyrazić emocje? Wyrazić emocje na pewno tak. Każda, bym przesadził powiedzieć każda muzyka, ale są gatunki, w których emocje grają, powiedzmy, główną rolę. To jak grasz, jak uderzasz, jak aranżujesz, jak komponujesz, jak piszesz teksty.
Jest parę takich gatunków, między innymi ciężki rock jest takim gatunkiem, którym bardzo dobrze można swoje emocje pokazać. Mówiłeś o wolności, czy można poczuć wolność? No, właściwie każdy wykonawca mający w ręku instrument, czy siedząc w studiu, czy w domu i tak dalej, musi być w pewnym sensie wolny. Oczywiście, jeśli nikt nad nim nie trzyma łapy, nie zmusza go do tego, nie jest ograniczony jakimiś barierami, kontraktami, czy co, i tak dalej, to na pewno tak, jeśli ma wolność, możliwość wyrażania się w swojej twórczości bez ograniczeń, to jak najbardziej jest wolny. A w twoim przypadku tak było? Dokładnie. Powiem ci, że nigdy nikt nie mówił nam, czego po nas oczekuje, jakiej płyty po nas oczekuje, w jakim kierunku, jeśli o ciężkiego rocka mamy iść. Nigdy nie mieliśmy narzuconego producenta przez żadną wielką wytwórnię płytową. A mieliśmy kontrakt z Warner, mieliśmy kontrakty z Sony Records i tamte firmy dawały nam absolutnie wolną rękę, jeśli chodzi o kompozycję i kierunek, w jakim podążamy. Nawet wydaje mi się, że nie mieliby chyba odwagi nam narzucać czegoś, bo mieliśmy łatkę raczej bandy nieobliczanych kolesi. To jest cudowne, że mieliście jakby wolność tworzenia. To co mówisz, muszę ci powiedzieć. Jeszcze nam dawali za to pieniądze. Proszę? Jeszcze nam dawali za to duże pieniądze. No tak. Ale to co mówisz a propos wolności jest mi osobiście też bardzo bliskie, wbrew pozorom, bo widzisz w tej chwili jak wyglądam i tak dalej, ale też jestem absolutnie za wolnością, za wolną głową przede wszystkim. Tak jak mówisz. No. A powiedz mi, czy dotyczyło was coś takiego jak cenzura? Jeszcze raz powiedz. Czy dotyczyło was coś takiego jak cenzura? Nie, już nie. Już nie, myśmy pierwsze próby zaczęli takie oficjalne w maju 89 roku. Kiedy wszystko się zmieniało, zmienił się system z PRL-owskiego na ten, który akurat mamy, chyba że PRL wraca niedawno, co słyszałem, i już jakby cenzury nie było. Niedawno, to było raz. Niejednokrotnie macie takie wrażenie, że PRL czasami, wraca. Czasami tak. I poza tym myśmy byli od razu anglojęzyczni jakby, więc nie łapała nas cenzura, bo przecież urząd cenzury, który wniesił się w Warszawie na Mysiej, chyba został od razu w 89 roku zamknięty, więc jakby nasze teksty nie przechodziły cenzur. Okej. Okay. Czyli raczej w swoim repertuarze nie macie piosenek polskich? Nie. Powiem ci od razu dlaczego. Ja kiedy od małego się chowałem, małego, średniego, od młodego, chowałem się na ciężkim rocku, a wychowałem się dokładnie na gatunku, który jest mi najbliższy, czyli New Wave of British Heavy Metal, Iron Maiden, Judas Priest, AC/DC, Motorhead, wiesz, ten cała fala, nowa fala brytyjskiego metalu, tak się nazywała. Ona ruszyła chyba w 78 roku. I żaden z moich ulubionych wykonawców nie robił tego po polsku, więc rzeczą dla mnie najzupełniej naturalną było używać języka angielskiego, gdyż on chyba najlepiej brzmi w tym gatunku. Oczywiście są polscy wykonawcy, którzy doskonale sobie radzą z językiem polskim w takim gatunku. Dla mnie zawsze tymi numerami jeden i numerem jeden drugim był Olej z Proletariatu lub Marek Piekarczyk z TSA, którzy doskonale robili to po polsku. Ale moi koledzy z branży, którzy ruszali podobnie ze mną jak Peter z Vadera czy Nergal z Behemota, są także anglojęzyczni na przykład, nie? Traktujemy język angielski jako brzmienie tego języka.
brzmienie jego w połączeniu z ciężkimi dźwiękami jest dla nas najnaturalniejsze, jeśli chodzi o ten gatunek. Okej. Okay. Polski z tym syczeniem, czyszczeniem, czasami pamiętam, jak producenci siedzą czasami nad ścieżkami wokalu i włączają DSR-y. To są takie urządzenia, które troszeczkę czyszczą wszystkie S-ki, wiesz, żeby one nie wystawało z piosenki. Nie? To się DSR nazywa, jest takie urządzenie, które same głoski, półgłoski S troszeczkę wycisza w nagraniu. Aha. A nie myślisz sobie tak czasami, kurczę, jakby było fajnie nagrać coś po polsku? Po polsku niejednokrotnie nagrywałem, ale nie z Acid Drinkers. Nagrywałem, gościnnie nagrywałem z wieloma wykonawcami i wiele razy robiłem to po polsku. Z takich ostatnich rzeczy, które sobie przypomniałem, to rok temu, czy może troszeczkę wcześniej, z kwartetem Proforma, który wydał doskonały album z utworami Leonarda Cohena. Aha. Zostałem zaproszony do pracy i tam wykonuję Chcesz zrobić ciemniej. Cały po polsku i tak dalej. Swego czasu zaproszony przez Plateau wykonywałem numery Marka Grechuty, również po polsku. Wyobrażam sobie ja śpiewającego Grechutę. Ja sam sobie tego nie wyobrażam, a chłopcy z Plateau stwierdzili, że jest to do zrobienia. Także wielokrotnie robiłem to po polsku, z tym, że Acid Drinkers, czy te zespoły, których teraz gram, bo Acid ma przerwę, takich jak House of Death czy Orgasmatron, są również zespołami anglojęzycznymi, bo jest to zupełnie naturalny język w tym gatunku. Aha. A dlaczego Acid ma przerwę w związku z pandemią? Acid ma przerwę, ponieważ po 31 latach na scenie stwierdziliśmy, że albo złapiemy oddech, albo wpadniemy do rowu i się rozlecimy. Okay. Po prostu. I stwierdziliśmy, że bierzemy długi, głęboki oddech. Kiedy wrócimy na scenę, mówiąc prawdę, jeszcze nie wiemy. Na razie nam się dobrze odpoczywa. Aha. 30 lat to nie jest kidłuch, no ile masz lat to grasz? 30. Skończyłem 2 dni temu. Znów, happy birthday. Dzięki. To jak ty długo żyjesz, to ja jestem na scenie. Więc wyobraź sobie, że postanowiłem odpocząć. No, pewnie czasami musi przyjść taki moment, żeby powiedzieć sobie, złapać oddech, prawda, że... Tak, stanąć z boku i przypatrzyć się temu, co żeś zrobił na przykład. Bo kiedy grasz na wciąż, kiedy album na początku wychodzi rok po roku, potem troszeczkę zwalniasz tempo, album wychodzi co półtora roku, potem załóżmy co 2 lata. Grasz 2 trasy koncertowe rocznie, trasę wiosenną, trasę jesienną, plus wszystkie możliwe festiwale letnie, tak? Aha. To po 15 latach tego ostrego, ostrej jazdy obliczyłem, że po nie wiem ile razy objechaliśmy kulę ziemską, ale z 40? Mówię, nie, panowie, zatrzymajmy się na chwilę. Zatrzymajmy się, popatrzmy sobie z boku, złapmy oddech i zobaczymy co dalej. Ale czułeś, że to była już rutyna po prostu? Że co? Że to była rutyna? Wiesz co, cały dzień taki w trasie jest rutynowy, ale kiedy wychodzisz na scenie i słyszysz rytm publiczności, to rutyna się kończy. Tam już zostają tylko emocje. No Ludwik Solski, wielki teoretyk teatru naszego polskiego, powiedział kiedyś, reżyser, powiedział kiedyś, że po scenie chodzi się inaczej niż po ziemi. I tu miał dużą rację. Kiedy wchodzisz na scenę, zmienia się kompletnie cały świat i tam na rutynę nie ma miejsca. U mnie w każdym razie. No. I chyba jak wchodzisz na scenę, to całe to napięcie, cała ta presja taka schodzi, nie? Tak, z pierwszym dźwiękiem powinna zejść. Jeśli wszystko gra na scenie, jeśli dobrze scena brzmi, jeśli jest wszystko dobrze, nasz odsłuch, to co my słyszymy na scenie, jest wszystko dobrze zrobione, to już wtedy papa się cieszy od ucha do ucha i można publiczności skopać tyłki. Ja pamiętam, skoro wspomniałeś o duetach, to ja pamiętam taki duet, bo mam
płytę Renaty Przemyk z Polentrock Festival 2019. Tak jest. Renata była tak miła, że mnie zaprosiła do wykonania. I ty z nią wykonałeś piosenkę Babę zesłał Bóg. Dokładnie. To było, dokładnie. To było niezwykle ciekawe, muszę przyznać. Powiem ci od siebie, że dla mnie było to zupełnie ciekawe, bo przecież Renaty zespół brzmi zupełnie inaczej. Oni nie brzmią wokoło, tam był akordeon, tam były inne instrumenty, które na co dzień ja nie mam w składzie. Także no, było dla mnie to rzeczywiście wyzwanie i rzeczywiście miałem sztywne giry, zanim wyszedłem na scenę, żeby to zrobić jak najlepiej. Ale przygoda była wspaniała, a Renata jest przemiłą laską. A jeżeli chodzi o twoje gusta muzyczne, pytam teraz tak prywatnie właściwie, to jeżeli chodzi o twoje gusta muzyczne, to raczej jesteś otwarty na różne style muzyczne, czy słuchasz jednego gatunku? Staram się, wiesz co, słucham tego, co uważam, że jest warte, żeby zawiesić na tym ucho. U mnie na ścianie wiszą dwa duże portrety wokalistów. Jeden to Lemmy Kilmister z Motorhead, a drugi to Frank Sinatra. To uważam za jeden z największych głosów, jeśli chodzi o ten, o wykonawców. Cenię sobie naprawdę pop na wysokim poziomie, jak na przykład Simple Red, który czasami sobie włączę. Cenię sobie, chociaż mało słucham jazz. Co ja tam jeszcze mam? No ale nie, jednak tak, jestem otwarty zdecydowanie, chociaż najbardziej sobie cenię jednak gatunki twarde, hard and heavy. No tak. Ale Sinatra swego czasu katowałem na wciąż i do dzisiaj do niego chętnie wracam. A jeżeli chodzi o polskich, że tak powiem, aktualnych artystów? Wiesz, że nie obserwuję rynku zupełnie od lat? Nie wiem, kto jest aktualnie na... Nie wiem, kto jest aktualnie na tapecie. Nie mam pojęcia. Na przykład słyszałeś kiedyś, nie wiem, Dawida Podsiadło? A, Dawida? Tak, coś słyszałem. Nawet kiedyś z nim śpiewałem na męskim graniu. Coś... Tak. Było nas trzech, pamiętam. Tomek Organek, Dawid Podsiadło i ja. Tak. Aha. Ale jego twórczości niestety nie znam. Rozumiem. A chciałem cię zapytać, Tomek, jeszcze o twoją rolę jurora, bo przypomnieliśmy sobie poza anteną, że byłeś jurorem w programie Bitwa na Głosy i Śpiewajmy Razem All Together Now. To był taki program, gdzie setka jurorów śpiewała. Pamiętam. Tak. Jurorowanie, wiesz, w takich programach jest... Powiedz mi, czy to jest łatwe oceniać innych? Jest to, ci wykonawcy w obu tych programach byli na tyle dobrze przygotowani, na tyle urealentowani, że właściwie, mówiąc prawdę, nie było się czego czepiać. Zresztą ja nigdy nie staram się komuś dowalać, bo wiem, ile tych ludzi kosztuje pracy, tremy, stresu, samo pojawienie się, wiesz, na scenie, przygotowanie i tak. Oni często są po prostu zesrani, jak mają wyjść. Jeszcze brakowało tego, żebym ja im dowalał ze swojej pozycji, kurde. A połowa z nich, albo większość, 90% z nich ma o wiele większy talent niż ja. Bo ja nie mam. Naprawdę uważasz, że nie masz talentu? Muzycznego? Nie sądzę, żebym miał. Pamiętaj, że Acid Drinkers, to ja jestem jego 1/4. Tam lokomotywą pociągową, jeśli chodzi o popcorn, na początku przez pierwsze 9 lat, Lica,
i potem następni gitarzyści, którzy nam towarzyszyli, którzy stali po mojej lewej stronie. Ja jestem tylko 25% The Acid Drinkers, także jeśli chodzi o talent i sukcesy tego zespołu, przede wszystkim ja to zwalam na kark moich gitarzystów i genialnego bębniarza Ślimaka. Aha. A potrafisz określić, jakie na przykład grono odbiorców słucha waszej muzyki? Jacy to są ludzie, na przykład jaki przedział wiekowy? Czy to są młodzi ludzie, czy trochę starsi? O, to się zmieniało. To się zmieniało przez lata, słuchaj, bo jak żeśmy zaczynali, to oni byli w podobnym wieku wszyscy jak my. Potem przez te 30 lat naszego grania wiek publiczności starych fanów wzrastał z nami i jednocześnie pojawiały się młodsze odcinki, więc kiedy teraz ja wychodzę na scenę lub rozmawiam z ludźmi po koncercie, to są faceci po 50, faceci po 40, faceci po 30, dziewczyny koło 18 roku życia, dziewczyny koło 45 roku życia, także przekrój jest mniej więcej od 16 do 60. Aha. Aha. Rozumiem. I to jest cudowne. Rozumiem. Powiem ci szczerze, bo generalnie rozmawiamy sobie tutaj szczerze, lubię szczerze rozmawiać i tak dalej, i tak dalej. Ale powiem ci, że ta muzyka generalnie nie jest moją jakąś tam muzyką, której słucham rzeczywiście na co dzień, ale powiem ci, że mnie ogromnie intrygują takie osobowości jak ty. Pamiętam, jak z ogromną ciekawością taką spotkałem się z Maciejem Maleńczukiem. Na przykład. Z Maciusiem, no. Miałem przyjemność grać z Maciejem w Komo Twist przez 2 lata. Oj tak, to jest potężna osobowość. Aha. Nagraliśmy razem płytę Demonologic. I generalnie jesteście dla mnie przykładem, dla mnie to jest taka, mówię, muzyka wolności, nie? No w pewnym sensie tak. Nie ograniczał nas nikt i my siebie staraliśmy się nie ograniczać, jeśli chodzi o nasze podejście do dźwięków. Także tu byliśmy zdecydowanie wolni. A jeżeli chodzi o teksty, to ty jesteś ich autorem? Teksty? Tak. Tak, tak. Właściwie wszystkie teksty Acid Drinkers, może oprócz pojedynczych jakichś, wyszły spod mojej ręki. Są płyty, które napisałem lepiej i których mogłem nawet poczytać te teksty. Są płyty, które pisałem z dużym, że tak się wyrażę, poczuciem humoru i teraz, no wiesz, każdy artycha ma swoje wyższe loty i niższe loty. Także tak to wygląda, ale tak, właściwie 99% tekstów, 99,5% tekstów wyszło spod mojej łapy. A jeśli chodzi o płytę Acid Drinkers, to niedawno wyszła właściwie podwójna płyta Sporent Rock Festival 2019 i w przystanku Stock 2014. Jest taka składanka, tak. Jakby, nie? Zgadza się. Akurat zanim się połączyliśmy, to z tej właśnie składanki zagrałem 2 nagrania, bodajże z Poland Rock Festival 2019. Okej, okay. Fajnie, no. Super. A jeżeli chodzi o Poland Rock właśnie, jeżeli chodzi o Woodstock, bo byłeś tam, jesteś dosyć częstym gościem, powiedz mi,
Na czym według ciebie polega fenomen tego festiwalu? Czy wy z Jurkiem Owsiakiem znaliście się jeszcze zanim był Woodstock? Chyba tak. Chyba się jakoś poznaliśmy wcześniej. Chyba w połowie lat 90. Fenomen festiwalu polega na tym, że po pierwsze może każdy na niego przyjechać, jest nieobiletowany. Drugie jest to, że jak szerokie spektrum wykonawców i gatunków muzycznych jest tam prezentowana na trzech scenach. Nie jest to festiwal zamknięty na jakiegokolwiek gatunku. Ludzie są fenomenem, którzy tam przyjeżdżają, bo tam jest naprawdę bardzo fajnie i spokojnie. Nie ma mordobicia, nie ma zadym. Mówię ci, no jakaś taka enklawa pokoju. Cholernie głośna, cholernie duża, ale enklawa. Chociaż to niektórzy uważają inaczej, że jest tam wulgarnie i tak dalej, i tak dalej. Powiedz mi, gdzie nie jest wulgarnie w tym kraju? No właśnie. No właśnie. Będziemy wchodzić w dyskusje polityczne, bo to nie czas i miejsce, ale czasami jak ktoś rzuci mięsem ze sceny, to no to widocznie ma taką potrzebę, albo jest to element występu, nie? Ja zawsze mówię swoim synom, jak niechcący klną w domu. Nie klnij w domu, nie jesteś na scenie. Wyjdziesz na scenę, wtedy rzucaj miękiem. To jest miejsce. Ale to jest też, wydaje mi się, danie upustu swoim emocjom. Nie, no oczywiście zgadza się, te mocne słowa podkreślają pewne emocje, zwykle tak bywa. No oczywiście na jakimś tam poziomie, bo są ludzie, którzy cały czas podkreślają każdą swoją wypowiedź mięsem i to już nie są kwestie emocji, tylko kwestie jakby kultury wypowiedzi, nie? Dwie różne rzeczy. Czyli, bo rozumiem, że AC Drinkers ma przerwę, tak. Czyli teraz jak wygląda twoja działalność muzyczna? Słuchaj, przede wszystkim jestem basistą w ekipie House of Death. Założył ją Adam Wielczuk, z którym byłem swego czasu w Anti-Tank Nun. Na bębnach gra Simon. Cała ekipa jest goleniowska. A na wokalu w House of Death mam genialnego wokalistę, nazywa się Juan Carlos Cano. I on z tego czasu kojarzę gościa. On wygrał Voice of Poland i właśnie jest u nas wokalistą w House of Death. Świetny koleś. Świetnie mi się z nim współpracuje. I jesteśmy w trakcie nagrywania naszego drugiego albumu. Myślę, że jakoś latem powinien być gotowy. I to jest jedna rzecz, którą robię, to jest taka moja główna rzecz, a drugą rzeczą, w której się doskonale bawię rock'n'rollowo, to jest grupa Orgasmatron, która jest zespołem hołdem dla Motorhead i dla Lemiego. Zebrała się naprawdę mocna ekipa, na bębnach gra Szpal, jeden z najlepszych bębniarzy, z jakimi grałem ostatnio. Na dwóch gitarach, na jednej jest Maciej Jan z Flapjack, jeden z najlepszych gitarzystów solowych, jakimi miałem przyjemność grać. I na drugiej gitarze jest legenda polskiego ciężkiego rocka, Wojtek Hoffman z Turbo. Aha. Także ekipa mam, no gitarowo mam ekipę numer jeden w tym kraju chyba. I ja jako basista i wokalista udaję mniej lub lepiej, lepiej lub gorzej udaję Lemiego. I tak sobie gramy, hołdujemy Motorhead i Lemiego. Ale powiedz mi, czy muzykowanie ogólnie sprawia ci taką samą przyjemność jak te 30 lat temu? Dobre pytanie. Czasami człowiek czuje się troszeczkę zmęczony. 30 lat to nie w kij dmuchnął. Ale wszystko się zmienia, kiedy wchodzisz na scenę. Wtedy nie czujesz tego, co masz za sobą.
scena to jest scena, to już jest inny świat. I ja jestem nakręcony na scenie tak samo jak 30 lat temu. Tu się nic nie zmieniło. To jest chyba... No, lepiej trochę gram niż 30 lat temu. To jest chyba najlepsza puenta tego, o czym rozmawiamy, prawda? Dobra, jasne. No. Bo najważniejsze wydaje mi się, żeby mieć po prostu z tego przyjemność. Tak jest. Chińczycy mawiają, rób to, co lubisz, a nie będziesz musiał pracować. Ale to jest aktualne, powiem ci. Jak najbardziej. Zawsze było. No. Naprawdę. Tituś, bardzo ci serdecznie dziękuję za tą rozmowę i mam do ciebie prośbę. Możemy jeszcze zostać przez chwilę na łączach, bo chciałbym sobie zrobić fotkę, jak sobie tutaj rozmawiamy, dobra? Nie ma problemu. Tobiasz, to ja ci dziękuję, że mogłem z tobą pogadać. Było mi absolutnie przemiło. Dzięki serdeczne, a pamiętam, że nas skontaktowała właśnie Renata Trzem. Tak, tak, pamiętam, pisałeś do mnie. Tak, tak. Dzięki ci serdeczne za rozmowę. A już proszę, cała przyjemność po naszej stronie. Dzięki. Naszym gościem był Titus, a my powracamy do muzyki w Tobie FM, a ja wracam na moment do Titusa.